Serdecznie witamy w kolejnym odcinku programu Szlagierowo i z humorem. 8 dzień miesiąca czerwca, Rostomili, dzień matki za nami, dzień bajtla, znaczy się dziecka, też za nami, Teresko. Patrz, jak to wszystko leci. Mhm. Tak. Tak jak, kochani, obiecaliśmy w poprzednim odcinku, będziemy mieli gości. Otóż są oni, dwaj redaktorzy Radia Silesia, czyli Marek Malarz-Biesiadny i Adam Stiborski. Serdecznie Was witamy. Dzień dobry, witamy wszystkich telewidzów TVT, no i Was, kochani, dziękuję już za zaproszenie. Tak. Ja też dziękuję za zaproszenie, serdecznie witam telewidzów, no i Was w studiu. Mhm. Fajnie, nie? Że bardzo fajnie, to znaczy, no fajnie, ja się czuję jak w robocie, nie? Rozrzę przed sobą mam kierownika. Twoi koledzy. Tak, rozrzę przed sobą kierownika muzycznego stacji, a dwa Marka, tyś którego to już nawet nie byda godą, bo zaraz mi ludzie napiszą na fejsie, że mi się tak długo nie żyje, kupalot. Ale lecimy, fajnie panowie, żeście przyjęli zaproszenie, to też wynikło z tego, że gdziekolwiek się pojawimy, to nawet co niektórzy telewidzowie TVT powiedzieli, że chcieliby poznać, bo wiedzą, że ja robię też w tej stacji i chcieliby poznać moich kolegów, koleżanki. My wychodzimy naprzeciw. Słuchaj, na pewno ich widzą na dużo imprezach, które są organizowane z radia, ale teraz Was tak mogą obejrzeć większa część publiczności, nie? W całej Polsce. Na tych imprezach ostatnio to widzieli w Rybniku, mówiąc w teatrze. Tak, tak, tak. Adam chodził, rozumiesz, to było coś pięknego, ale po kolei. Bo Adam, czekaj, do mojego głosu. Adam jest w radiu od strony muzycznej. To nie jest proste w terenie. Kierownik działu muzycznego. I teraz sobie wyobraźcie, ile mamy na Śląsku zespołów. I one wszystkie do Adama z nagraniem. I każdy chce być w tym tydniu puszczony. Aha, czyli na już. A co ty myślisz? Adam Godej, jak to w ogóle? Jak się w ogóle zaszła twoja przygoda z radiem? Czemu akurat radio, a nie zostałeś piosenkarzem, a wiemy, że nim jesteś. Ale o tym za chwilę. Bo najlepiej to mieć mikrofon w ręce i dalej się czuć jak w radiu, chociaż jest w telewizji. Role są takie w zasadzie podobne, bo doskonale wiecie, jak to jest być po tej stronie, gdzie albo i na scenie się śpiewa, albo i na scenie się występuje i tak. U nas. No jeszcze jak ty, Andrzej, powiesz jakiś kawał, widz, żarcik, to jeszcze się dodatek wszyscy śmieją. Niegodum, rozumiesz, kawał, jogodum, prawda. Ale czekaj, bo jeszcze muszę powiedzieć, że chłopcy są dwujęzyczni, nie? Ja. Oni ja. Mówią i gadają. Ja. Oczywiście. Ja. Potrafimy i trochę pomówić, czyli porozmawiać. Bo Marek już nie. Marek. No, ale go nie. Czasem Marek mnie poprawił, jak to powinno faktycznie brzmieć po śląsku, ale wracając do pytania. Tak. No to takie pytanie jest naprawdę bardzo poważne. Trudne i ciężkie i nie wiem, czy to się tak szybko zdefiniować. Mhm. W odpowiedzi takiej bezpośredniej, która piosenka, które nagranie, który utwór jest na już do wybrania, do zaprezentowania. Myślę, że to sam wykonawca, sam zespół, nawet i sama piosenka musi mieć to coś w sobie, żeby tak na przykład zauroczyć, zachwycić tak od samego początku. Tak. I wtedy już jest ten jeden plusik, który gdzieś tam tą szalę przechyla na to, żeby tą piosenką się zainteresować. No i zaprezentować ją słuchaczom w radiu. A dużo jest zespołów takich, że jest prośba czy mail, że mają nowość. Dużo jest nowości w tej chwili? Mnóstwo. Dzisiaj chyba każdy chce śpiewać. Dzisiaj są naprawdę wielkie możliwości na to, żeby się gdzieś pokazać. Czy to nawet nagrać się smartfonem, czy gdzieś w plenerze, czy w profesjonalnym studio już przed kamerą, tak jak tutaj. I gdzieś na pewno każdy szuka tej szansy dla siebie. Chcę pomyśl, Teresko. Ale no nie jest łatwo, bo jest dużo. Chcę pomyśl, Teresko, który mamy rok? No, 24. 24, a my wygrywamy nowości z 2004. Wiesz, tyle Adam mówi, nie, no. Ale jesteśmy, nie, jesteśmy 2024, jesteśmy na bieżąco. Może taką obsuwa jest gdzieś
tydzień, dwa, bo no. tego jest naprawdę dużo, a w radiu, gdybyśmy tak chcieli zasypać tymi piosenkami wszystkich, to byśmy chyba naszych słuchaczy bardziej zmęczyli, znudzili i może nawet odstraszyli natłokiem takim danego wykonawcy, bo może się wydawać, że jest jeden wykonawca, który jest taki, powiedzmy, topowy, znany, lubiany i teraz bombardujemy go 10 utworami jednego wykonawcy. To chyba zrobimy coś odwrotnego niż sukces danej piosenki. No i widzisz, to trzeba wszystko nad tym czuwać. Drugi obywatel to kolega, którego ja poznał. No właśnie. I o ciebie poznał. Czekajcie, powiedzcie, no jak wyście się poznali? Po mantlach. My się nie widzieli 50 lat i po mantlach my się poznali. Nie, ale to wam powiem, to jest tak, ja kiedyś zaczynał moja kariera, no także zaczynał ze sąsiadką, tak kiedyś było dzień dziecka, a my dzień bajtla, nie? I to przeszło 95, tu mam tak. Tak, tak. No właśnie, chcę wiedzieć, kiedy to było. 95 rok chyba. Ja. O, i tak do sąsiadki ona robiła w spółdzielni mieszkaniowej i o tak pomysł, że jak to na osiedlu, nie? Bajtle latały, nie miały co robić, dzień dziecka w telewizji, żeś patrzył. Ja powiem tak, syna, pójdź sobie coś takiego jak dzień bajtla. A jakby to było? Ja powiem, ja się za klauna przeblecza, nagłośnienie tam mieli. Andrzej się śmieje. Bo ja bym wtedy przyjął. Ale to by była historia. I od tego biesiadny zaczynął, nie? Od dzień bajtla za klauna. I potem drugi dzień bajtla było, potem trzeci, to my już tak renuma mieli. I poszedł do urzędu, ja powiem, trzeba jakiś tam zespół śląski, czy coś nie, tam do tych dzieci na spółdzielcze nie załatwili. No i się okazało, za chwili mi Ania Drabek, nie? I Ania Drabek przyjechała, patrza, miś przyłazi z nią i tak my się z Andrzejem poznali. I ja potem czekam, ale to ja ci powiem, Andrzej, ja na niego czekam. Ania Drabek już gotowo, a ja czekam na misia, onego nie ma. Ale dlaczego? Już wam godów. Ja się nie lubię spóźniać i no to były takie czasy, że my się wszyscy przeblekali u Marka w dół. Ja, tako jest prawda. Aha. No i Ania się przeblekła, poszła na syna, ja wchodzę, patrza, stoi żona Marka, którą serdecznie pozdrawiam. Ona go do o niczym innym miś nie marzyłam, jak ciebie przebrać. No i trochę to trwało. No i bez to się spóźnił, nie? No i bez to ten pięknie się tam nie, gorzko tak, pozdrowił. Tak się to zaczęło, jakby się z misiem poznali się znowu jak dwa łyse kunie już 30 lat. Ale Mareczku, ja tu widzę takie, takie czasopismo. Takie, możesz sobie obejrzeć? Tak jest. Takie to było kiedyś fajne takie czasopismo. Ja to może tak pokażę. Tak, do kamery. I tu jest i tam jest moja cała historia. Tak, Marek, biesiadny malarz. Ja. Też pokażę, bo to jest Marek z wąsem tam był, to może tak nie... No, Będzie, widać, no ale tu żeśmy jeszcze taki świeży, taki czorny, fajny. Ale, bardzo fajnie wydane. Ale to wydane. Przeszło 30 lat temu, nie? No i tam właśnie I od tego spotkania historia. Też muszę, Marku, powiedzieć, że tak od tej strony biesiadnej zaczęła się nasza współpraca, bo mnóstwo wygranych oktoberów, takich imprez potężnych, dużych, że naprawdę jest potrzebna pomoc w trakcie prowadzenia dwie osoby. Markowi w sumie nie, bo Marek Loto, nie wiem, powiem może ADHD, to mało powiedziane. Ale nam się fajnie prowadzi, nie? Bo zawsze jak z misiem się spotykamy na jakieś imprezy, to biesiadnie ty śpiewaj, a ja ci z nowicami, nie? Tak się fajnie prowadzi. 30-40 lat, jak my już. No to się tak znamy. Jak my już są razy. To on tak długo żyje. To znaczy łoń, a dość miała widzieć, jak my na przykład, jak się było na Niemcach. A to wiem, bo Marek, był Marek z nami. Ja. No to ty pamiętasz, to wiesz, jak on gotował, a ja go tłumaczył, nie? O, wtedy jeszcze z Darkiem był, tak? A ja ileś kilometrów obok wóz był. Tak, pamiętam. To były czasy fajne, nie? Były. Mam nadzieję, że wrócą. Kochani, co mamy za teledysk? Karol i Roma. Proszę bardzo. Tylko tego trzeba nam. Rozpromienione, kiedy witał nas promienny świt. Te śpiewy i tańce do rana i rozmowy o niczym od tak. Cudowne to chwile kochane, każdy.
bardzo się w ogóle cieszymy, że zawitaliście do naszego studia. Bardzo. Andrzejku. Ja. A ty tak częściej widujesz, nie? Tak prawie bardzo często Adasia i Marka. Wy się często spotykacie. No, słuchaj, ja już teraz jest też tak trochę, no Jose tak powiedział, że nie po to my wojna wygrali, żeby 7 nie robić, nie? I robię już inaczej, ale tak słuchacze oczywiście wiedzą, koledzy moi też, no renta ma swoje prawidła, również te przepisy w prawie pracy i w ogóle. Także ja jestem z kolegami już tylko piątek, sobota, niedziela. W piątek oczywiście z Markiem na antenie, a z Adamem, no słuchaj, widzę się też w ten piątek, Adam tam, no, to jest taki, wiesz, człowiek, który ogarniał wszystko, szczególnie te programy emisyjne, te nasze komputery przepiękne. On tam to wszystko ustawia, te listy, to. Także, no i w tygodniu też, no są telefony, bo czasem coś się dzieje, Adam informuje, że trzeba to, czy tamto, nie, czy jakiś koncert, czy coś fajnego, czy właśnie jest lista od Adama nowości, które, panie Marku, prawda, trzeba prezentować. W piątek polecamy, bo w piątek mamy Śląski dla praktykujących na przykład i to są finały, nie? Finały. I tam wtedy albo ja, albo Marek wymyślamy bardzo proste pytanie i zaraz jest odpowiedź i jest po prostu od razu w tym momencie. A ja tak to pytam, bo Adasiu, ja słyszałam, że ty śpiewasz. Ja nawet słyszałam piosenki, które śpiewasz. No bo dołączę do biesiady. I no to czekajcie, bo to jest redaktor, który wykonuje fajne piosenki. No faktycznie jest tak, jakoś mi się to spodobało, to śpiewanie. Ale, ja patrzę, kiedyś Adam występuje, bo jakiś był live. To się zaczęło tak nieskromnie, bo myśmy mieli chyba w 2019 taki koncert śpiewających prezenterów. Miało to być coś na, no tak, z przymrużeniem oka. Taką piosenka, takie na świąteczny żart. No ale... Nie, wszyscy zaśpiewali, ci, którzy... Marek, ty też chyba śpiewałeś. Ja mnie cera śpiewa. A, to widzisz. Beryncą się cerą. Ale wiem, że inni koledzy śpiewali. No i jakoś im tam potem już zaprzestali, albo nie próbowali dalej. No, mnie a się udało. A ty miałeś ciąg dalszy. Właśnie. Mnie się udało, bo ta piosenka sama się po 4 latach odnalazła znowu. Czyli ta, którą tam wykonywałem 2019, po no, 3 latach, ona jakoś ujrzała drugie światło dzienne. Ja ją gdzieś tam w międzyczasie też śpiewałem na koncertach. A ile jeszcze piosenek, oprócz tej jednej? I oprócz tej jednej jest już znowu kilka. Teraz już dwie tak coś zaprezentowałem czuję, w radiu. Czuję, że się płyta powoli. A, czego oczywiście życzymy. Tak. Wiesz, jakie to jest fajne. Taki Marek. On ma taką przypadłość, że se wychodzi czasami, wiesz, ze studia. Dobrze, rozprostowa nogi. I Adasia gro, i Adasia puszczo. Coraz więcej no tych utworów. I ojda sprawdza zawsze, jaki luf czy dywny padzie, bo zawsze mi go dożowę, że jako pogodę. No, ty możesz lotać. Ja jeszcze chciałam dopytać właśnie. Tak, i mnie się tak potem przychodzę i czy tam Marek przychodzi, no i lecą moje piosenki. I to tak trochę dziwnie się słucha tego ale przeze dobra. Mnie, ale okej. Okay, no, jak się fajnie. Słucha, ale powiedz mi, jak ty się czujesz, bo ja cię widziałam występującego z Piotrkiem Feszterem. Dobrze znaczy, widziałam. Tak. Znaczy coraz jestem bardziej taki odważniejszy i chyba się przyzwyczajam do tego, bo mi się to podoba. Nie, nie ukrywam, bo jakby mi się nie podobało, to bym tego nie robił. No, powiemy tak, że pierwsze nagranie... Nie chcę wychodzić przed szereg, nie? Pierwsze, ale, okay. Nie, jest dobrze, Adam, bo pierwsze nagranie właśnie wspomniałeś o Piotrze Feszterze, czyli po bardzo dobre skrzydła trafił. Profesjonalne studio, bo wyście to... W taki, u Piotra, tak. U Piotra nagrywali, pięknie tam Piotrusia pozdrowiamy. I rozumiesz, to jest bardzo dobry nauczyciel. O, tak bym może powiedział, czy tam na pewno no, poprowadził. Piotrek jest taki wymagający. No, wie o co chodzi. Teraz Piotra jest musi takie być nowe taki nagranie ornut. Twoje z zespołem EKA. Jest nagranie z zespołem EKA, takie troszkę bardziej frywolne. No i jest taka bardziej piosenka o tym, że warto być fajnym człowiekiem z dobrym sercem. To z Januszem Gorlejem się udało właśnie. Nagrać. I też chyba ta piosenka się podoba. Tak. I owo muszę powiedzieć, tydzień czy dwa tygodnie temu w Szlagliście, my z Adasiem byli, telefon my mieli od radzie słuchaczki, nie ją nagodą. Panie Adasiu, ta piosenka ze zespołem EKA w radiu internetowym, nie mogę powiedzieć jakim, ale jest na pierwszym miejscu już drugi tydzień. O, a piosenka ma 3 tydnie. To sobie wyobraź, co się dzieje. No ja. No, no.
Tak, tylko że to chodzi o piosenkę Marek jednak z Januszem Gorlejem. Ale fajnie jest, ale to że te piosenki, kochanie, kochanie, Adam również śpiewał solo. Bo wiesz, o co później chodzi, jak jest koncert, nagle no nie idzie zaśpiewać, bo nie ma Ekei, tak? Czy nie ma pana Gorleja, to Adam fajnie, to sobie już ten, dobrze myśli, dobrze, tak, dobrze. Tak, no i fajno. Także Adam, dobrze się czujesz w tym wszystkim. Zresztą tych koncertów już trochę chłopie żeś poprowadził. Dobrze się czuję, ale to też dzięki chyba naszym odbiorcom, naszym słuchaczom, tym, którzy są gdzieś przed sceną. Oczekują tego, zachęcają, tak pomagają w tym, żeby się człowiek przekonał do tego, co robi. I to nas chyba też jak gdyby napędza do dalszego działania, nie? Czyli prowadzenia programów, czy tam śpiewania. Powiedzcie mi, panowie, bo Adam to jeszcze, Marek by zaraz powiedział, taki żółtodziób, jeżeli chodzi o te imprezy, no ale Marek to już lat weteran. 40, weteran, albo 30, dobrze, lat 30 na scenie. Powiedz mi największą twoja wpadka na przykład, czy pamiętasz? Wpadka? A nie musisz chodzić wszystkich od razu, bo to nie mamy zaś tyle czasu. Wpadka, jakże przyjechał na imprezę, że laptopa zapomniał. O! To jest, to było. I no dobrze, że impreza wtedy była o 2 godziny przesunięta ze względu na deszcz, a było to niedaleko i tak telefon do domu Malwina w połowie drodze się spotkamy. I to było w Tychach. Ja i no, ale co zrobić? Ale może takie wspomnienie, takie śmieszne trochę. I to było tych 30 lat temu, jak my zaczynali tak, ty z Anią Drabek, że jeździł. Tak. Pamiętasz, jak my fertali po całej Polsce, nie? Jeździli w soboty, niedzielę. To było fajnie. I też Ania Drabek, Śląskie Karlusy, Muckowskie Gwarki. Pojechaliśmy do Mikołajek Pomorskich. Nie dość, że nam się tam auto zepsuło, to jeszcze nic. Ale tam w Mikołajkach Pomorskich 3000 ludzi na scenie, a my po Śląsku. I wiesz, jak się jeździło do Polski, pytasz się, nie? Będziecie rozumieć, tak, nie? No i jak będziecie rozumieć, no to ja po Śląsku. Rozumicie? Nie. No to tłumacza na Polskę. I kupa śmiechu, nie? I Ania Drabek miała taką fajną, bo to jedna z pierwszych była piosenek, Wodzionka, nie? I zawsze u nas na Śląsku pytało się tak, woda plus kromka równa się Wodzionka, nie? Tak. I ona na tej scenie przed tą Wodzionką opowiadam o tej Wodzionce jako dom. I słuchajcie, co to jest woda plus kromka równa się, a taki dziadek pod sceną stoi i go to, panie, ja wiem, bimber. Kochani, do rozmowy wrócimy za chwilę. A teraz Klaudia i Kasia Chwołka. Dobrze, praca pracą, koncerty koncertami, występy występami, panowie, ale jest również życie prywatne. Adam, od ciebie rozpocznę. Żona, dzieci. Tak jest. Jedna żona, trójka dzieci. Pięknie pozdrawiamy. Na co dzień jesteś związany z miejscowością? Na co dzień i może od zawsze z Gliwicami, ale jeszcze wcześniej była to Ostropa, którą pozdrawiam. Dzisiaj druga strona Gliwic, czyli Brzezinka. Brzezinka, tam też pozdrawiam. Fajne imprezy były. No, przecudowne i tam mamy takiego stałego słuchacza o imieniu Gerard. Pięknie cię tam Gerdzik z Rozinką pozdrowiamy. Także Adamie, fajna miejscowość Brzezinka. Adam,
prywatnie? Czy też muzyka cały czas, czy realizatorka, miksowanie, czy zbieranie znaczków? No, żeby to tak było czas na to, co by się chciało, to by też było dobrze, ale mówicie dzisiaj w programie o waszej 30-letniej historii. Moja też już ma 30 lat związano z radiem. Na początki to też radio takie gliwickie, które już też nie istnieje. No, ale tam się od tego wszystko zaczęło i sprawy związane z techniką do dzisiaj, które trwają, czy to anteny nadawcze, czy nadajniki, to wszystko gdzieś tam przez te 30 lat się przewija w moim życiu. No do tego muzyka, no to faktycznie takie zainteresowanie jeszcze też szkolne, bo i to były dyskoteki mniejsze i większe. Jadąc tu, to tak myślałem właśnie, co ja robiłem przez te 30 lat. No i chyba zaczęło się gdzieś tam w domu od prowadzenia jakichś audycji samemu dla siebie. Marek. Marek. Płyta chodnikowa chyba. Ja wiem, że co? Marek był chyba związany kiedyś z kuchnią, ale nie wiem. Ja. Z zawodu żyję kucharzem. Coś ty. No poważnie. Aha. I to mistrzem kucharskim. Na te lata kiedyś to miałem mistrza kucharskiego i to kiedyś to były czasy wiadomo jakie, to żeby restauracja otworzyć jakoś prywatna, jakbyś chciał, to były lata 80, toś musiał mieć gospodnika pierwszego i drugiego stopnia. I o to mówię, na hotele, motele, coś takiego. Proszę. No, zawód kucharza w radiu. Czyli normalnie pan Rączka brał u ciebie lekcje. Nie. My się tak, z Rączką my się tak szczęśliwi właśnie te programy, co były, bo to tak. Miał pojęcie trochę o kucharstwie. No i tak wiesz, no i nie ma kucharzem, jedynie w domu. W domu ja. Mnie jeszcze na obiad nie zaprosiłem. A ja ciebie zaprosił na obiad, proszę cię. Proste. Ale waży dobrze. No ale kto w domu gotuje? To zależy, jak robimy. Aha. No a przeważnie Małgosia, nie? Ale jak ją nie ma, to wiadomo, że są dom rady, nie? A ty niekiedy mi powiedziała tak, obiad masz gotowy, nie? Kiszka w lodówce, a kartofle w piwnicy, wiesz? Aha. No okej, okay, dobrze. Ale wiesz, co ci powiem, no? Że nie wiem, jak ważysz, bo jakby ja powiedział, że jest kucharzem, to wszyscy uwierzą od razu, nie? To było on ma specjalne diety. Ale to było ciszy o tym, że był za kucharzem. Teraz nie. No, Marek, a u ciebie co, jeżeli chodzi o zainteresowania? No wiadomo, zawsze tak śmiejemy się, cichy wariat, nie? Wędkorze. Wędkarstwo. Ja jak tak niekiedy wolne albo coś, to tak nastaw się, dychnę. Wiesz, jak to jest fajnie, nie? Ty byłbyś z tym naszym słuchaczem? Nie. Se tak on niekiedy sumiada, wiesz. On wziął łódkę i wypłynął na środek jeziora i po 3 godzinach się kapnął, że nie wziął wyntek. Irku, pozdrowimy cię tam. Ja teraz nie wiem, czy on żartuje, czy to jest prawda. Nie, poważnie, Wędkorz. Ale to, co on teraz powiedział. A nie. Różnie to gadałem, czy ręcznik bierzesz ze sobą, dobra, okej. Okay. No, albo mydło, no, to tak jest. No, ale to takie hobby, a po drugie, ta godocie ogród, nie? Mm-hmm. Mam takie dwie małe szklarnie. A masz ty czas na ten ogród? Zawsze. To maty już mam takie wysokie. No. To nie jest, wiesz, on jest w radiu, Marek ma programy o godzinie 15 w tygodniu. To nie, że on śpi do 12, tak mi się śpił. I no normalnie on już jest o 6, ogródek. Tak jest, robi, bo nie rosł. I dobre rzeczy, bo czasem coś zerwie i przyniesie, nie? No. Nawet ostatnio mi mlece poczekać. Przyniósł i powiedział go do... A hopie, boś ty nie pił, rozumiesz, że jest dobre winko z mleczów. Taki napój jest, nie? Co? I to jest zdrowotne. I zamiast mi przynieść to zrobione, to mi przyniósł garść mlecy. No i oto po wojnie i do kobiety. Lepszy napój jest z cytryny. Tak jest. No. Mareczku, a gdzie cię możemy zobaczyć w najbliższym czasie? Kaj, w najbliższym czasie, ale to mam imprezę zamknięte. Mieliśmy, tydzień temu to było, ja, drugiego, Brożec, nie? Ja też, tak tam, jest, Brożec. Wiesz, jak się sprawdził. My tam popochali trochę. Fajnie. No, zaczynają się pomału imprezki, ale to tam sierpień. Wiadomo, trochę też trzeba dychnąć, trochę trzeba być z rodziną, masz Marek rację. No u nas my jechali, jak też, te szlagerowo i z humorem. O Toruniu Państwo już wiedzą, bo Wolsztyn, to tutaj tak, już było tak. Emitowane. Przeżycia było. A już niebawem wraz z telewizją TVT spotkamy się z Państwem na koncertach szlagerowo i z humorem. Zobaczmy gdzie.
Rosomili 20 października. Halo Poznań, Halo Poznań, i to jest ta sala. Centrum Kulturalno-Dydaktyczne w Poznaniu, godzina 17. Tam się z wami trafimy wykonawcy nietuzinkowi. Wśród wielu wspaniałych będzie po raz pierwszy w Poznaniu z nami Naira. Wójt gminy Liniewo wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają na festyn sierpniowy szlagierowo i z humorem w Centrum Rekreacyjnym Stacja Liniewo Pomorskie. Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.mediatonmyślnikart.pl oraz na fanpage'u Szlagierowo i z humorem. Serdecznie zapraszamy. Pięknie dziękujemy. Czas oczywiście nie jest z gumy, ale u nas jest coś takiego, panie Adamie i panie Marku, że po prostu zaproszony gość opowiadał anegdota lub dowcip. Słuchamy. Bo was nie wypuszczamy. Ja na niego tu czekał, nie? A tu no. Wiesz, ciepło i tu te ławki, tam tych pełno ludzi. Te, i do tak, tej ławki dwa takie upy się siedzą, nie? Ja. Pod kryczką i ja tak stoję, na Adasia czekał mnie i tak słyszę i idą dwie takie fajne dziołchy w tych miniówach, wiesz, tam, no, na tych szelkach koło tych upów. A ty nie go te podrywamy dupcie, a on powiedział, pójdź co, jeszcze trochę posiedzimy. No. Marek, Marek. Żarcik w sobie. Ale to na czasie ty. Co? To jest czerwiec. Ten czas leci. Tak nam się też tak wszystko myli. Dokładnie. To leci tyś o tej dyskotece wspomniał, nie? Ja bym zaczynał od dyskoteki. A wierzycie że mi, że ja z moją żoną był w tym wieku na dyskotece młodzieży, niedawno. I poślimy, poślimy. I rozumiesz, a tamta muzyka, wiesz, jak młodzież tam wszystko, ci tymi łapami czynsą, wiesz, te włosy im latają. Ty, a ja z moją Małgosią jeden na jeden jadymy. Nie? A ci durk tam tymi łapami czynsą, a my jeden na jeden. Nie? Oraz te światła pogasili, a tam słyszysz, jak ty pięknie tańczysz, ty też. Jak ty pięknie przytulasz, ty też. Jak ty pięknie całujesz, ty też. Jak masz na niej imię? Józek, o kurde, ja też. To jest cała dyskoteka, ja ci powiem. To jest... Rozumiesz, coś pięknego, o to właśnie chodziło. Panowie, kogo sobie pozdrawiacie? Adamie. To jest bardzo trudne pytanie, ale na pewno pozdrawiam wszystkich tych, których znam. Ale zawsze też tak było, że to ja zadaję to pytanie w radiu. Możecie pozdrowić, a to teraz tak odwrotnie. Teraz, no. Więc tak, trochę tak dziwnie, ale na pewno pozdrawiam całą moją rodzinę, dzieciaki, żonę, teściową, mamę. No, generalnie wszystkich tych, którzy, tak jak już powiedziałem, znają mnie i gdzieś tam doceniają na scenie, za co dziękuję, bo tych pochwał, czy to w radiu, czy na scenie, jest bardzo dużo, więc staram się robić tak, żeby było zawsze Państwu no, jakoś tak miło o nas słuchając, czy oglądając. No i to tyle. Dziękuję Wam za zaproszenie. I jeśli tu jest fajnie, to naprawdę tu jest ekstra. Byłem już w różnych telewizjach, ale tutaj jest naprawdę przesympatycznie. A z Adamem się spotykacie na antenie. Powiedz o swoich programach, bo tak, lista poniedziałkowo... Listę poniedziałkową, bo Marek mówił, że spotykacie się w piątki, a my się spotykamy na początku tygodnia, czyli w poniedziałki. Potem w liście jest... radiowej, potem jest sobota, czyli program o 15:00. To jest program, na który no, słuchacze radia mają bardzo duży wpływ, bo to zamawiają sobie piosenki. Telefonicznie, tak. I później ja je prezentuję, tam powiedzmy z jakąś anegdotką i z jakimiś fajnymi informacjami, gdzie tam zawsze coś ciekawego można usłyszeć. No i niedziela to jest godzina 14:00, czas na nowe piosenki. Właśnie, to są te nowości, i wtedy tam je prezentuję, a potem już jest wasza rola przez cały następny tydzień, żeby je na antenie. Marku, pozdrawiaj. Czekaj jeszcze, Marek, a tam jeszcze jedna osoba mi pozdrowa. I ja. Wiesz kogo? Farorza z Brzezinki. Ja. To musi być. Naprawdę serdecznie pozdrawiam, bo to w zasadzie i nawet mój sąsiad. No widzisz. No, także serdecznie pozdrawiam, proboszczu. I mam nadzieję, że no, zaś zaczyna chodzić do kościoła. Znaczy chodzę, ale mam po drodze do innego.
Ale... Dobrze, dobrze. Ale nie, chodzę, chodzę, oczywiście, że chodzę. Ty się dowiesz, przy spowiedzi, Godoj Marek. I o teraz muszę pozdrowić, a ja pierwsze pozdrowię, muszę. Chcesz? No, no wiesz, jak radio go domy, pozdrawię jak długo chcesz, nie? No. No jak są gośćmi, no to wiele mu czasu. Godaj. Godaj, ja. No wszystkich nie godaj po imieniu, no, bo to nie. By za tydzień wyleźli. Tak, no, tak, jak taki onkel, nie? Pół godziny, nie? W radiu. Dobra, ja, okej. <okay. to. laughs> Pozdrawiam telewidzów TVT przede wszystkim. Tak, moja żona, moje dzieci, wszystkich szlagierowo i z humorem. Tak. A, szlagierowo i z humorem. Szlagierowo i z humorem. Program szlagierowo i z humorem, tak, kochani. No i wszystkich tych, co mnie znają, no bo jakby tak zaczął wymieniać, no to wiesz, aha, teściowo Julka z Niedobciec muszę pozdrowić, bo bym tego nie wyboczyła, bo tu obok jej, nie? To jest w Rybniku, nie? Ja, to proszę go dół. Ja. No. Tak, tak. I wam dziękuję za zaproszenie. My nie ma za rzecz, my dziękujemy, że się bo tak powiem, ja tak wam powiem, bo tak nie lubię kamer, nie? Bo w radiu jest fajnie, nie widać, a cię słychać, nie? Aha. A tu musisz coś wyszczyglowany, wyprostowany, tu nogi tak cię... Nie... No nie musi. A nie muszę, bo to tak się... na luzie, ja tak normalnie, no to fajnie. No, jeszcze raz dziękujemy pięknie. Dziękujemy wam pięknie to za przybycie. A propos Rybnika, mogę coś powiedzieć, bo mi się jak z anegdotą skojarzyło, ale chyba jakże kto jechał do Rybnika, to mnie wszyscy znali. Bo mi machali sprzeciwka i światłami i ten, i ogólnie, co jest, gadałem wszyscy. Ty jesteś rozpoznawalny, Adam, a co? Że ja się potem skapnął i jechał pod prąd. I tym, kochani... Ja myślę, że ci migają, że stoją. I tym pięknym, optymistycznym akcentem pozdrawiając Rybnik, czyli gospodarzy, miasto gospodarzy, gdzie jest telewizja TVT, gdzie ten program szlagierowo i z humorem ma miejsce. Pięknie wam dziękujemy. Oczywiście z tą przeuroczą kobietą zapraszamy za tydzień. Już za tydzień, w najbliższy weekend do programu szlagierowo i z humorem. Andrzej Miś. Tereska. I nasi wspaniali goście Adam Stiworski i Marek Malarz-Biesiadny, redaktorzy Radia Silesia. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego.